Dariusz Czerwiński, w firmie Komat pracuję jako automatyk. W chwili obecnej znajdujemy się w warsztacie elektrycznym, gdzie w telegraficznym skrócie chciałbym Państwu opowiedzieć o falownikach. Na stole znajduje się kilka przykładowych falowników do sterowania pracą silnika indukcyjnego. Taki silnik może być skorelowany z pompą bądź innym elementem wykonawczym, gdzie za chwilę zasymulujemy pracę silnika połączonego z pompą i czujnikiem ciśnienia. Uruchamiając układ, silnik wprawia w ruch element wykonawczy do zadanej częstotliwości przez operatora. W tym wypadku zadanym parametrem jest ciśnienie, ale może to być również prędkość obrotowa bądź przepływ na instalacji. Kiedy ciśnienie zaczyna wzrastać, dążąc do ciśnienia zadanego przez operatora, silnik i zarazem element wykonawczy zwalniają do pełnego zatrzymania się urządzenia. W ten sposób zwiększamy elastyczność i ekonomiczność pracy takiego układu. We wszystkich instalacjach projektowanych i wykonywanych przez firmę Hemat we wskazanych miejscach wykorzystujemy falowniki, aby zwiększyć elastyczność pracy takich instalacji, zwiększając ich ekonomiczność i wydajność. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Thank you.